A więc debiutant Patryk Martynik kontra bardziej doświadczony Kasjan Kaźmierczak w czerwonym narożniku. Ale Patryk też ma już doświadczenie amatorskie całkiem niezłe, także niech was to nie zmyli. I to całkiem naprawdę pokaźne. Mnóstwo zwycięstw, długa lista i to całkiem ciekawych nazwisk u Patryka Martynika. I mocny atak zawodnika Kotwica MMA Team, ale przewraca się gdzieś tam w tym ataku. Mocne tempo, zgodnie z oczekiwaniami. No w tej kategorii to normalne. No. Szybkość, jaką dysponują obaj zawodnicy, sprawia, że naprawdę lepiej nie mrugać. I rozerwanie. Akcja wraca na środek oktagonu. Zawodnik Octagon Team Cieszyn świetnie posyła kopnięcie wysokie na wprost na głowę Kasjana. Presja ze strony Patryka, ale Kasjan nie pozostaje bierny wobec ataków swojego rywala i kontruje. I znowu. Mocne tempo przez cały czas. A to zaledwie początek. Cieszy się Michał Mankiewicz i zachęca do dalszych ataków. Świetnie tutaj zmiana poziomów w wykonaniu Kaźmierczaka. I obalenie skuteczne, ale musi uważać na kontrę. Reprezentant Kotwica MMA Team skutecznie zabezpieczył sobie pozycję, ale akcja przeniosła się pod siatkę, gdzie Patryk właśnie wykorzystuje ją, żeby wstać. Teraz taka mała wojna na wyniszczenie, bardzo siłowe starcie obu zawodników. Na pewno kosztuje to sporo energii każdego z nich. I rozerwanie, powrót na środek oktagonu. Patryk atakuje, ale Kasjan wraca z atakiem. Ależ trafił chyba zachwiało Kasjanem, który nurkuje do nóg. Zawodnik Octagon Team Cieszyn wymyka się z uchwytu i chce kontynuować to dalej w stójce na uderzenia. Bo tu odnosi coraz większe sukcesy, także tu widzi swoją szansę i kopnięcie. Bokserskie ataki naprawdę, ależ kolano, które powala Kasjana Kaźmierczaka. Sędzia wyraźnie teraz patrzy, co się będzie dalej działo. Patryk od razu doskoczył i bombarduje swojego rywala gradem ciosów. Ciężkie momenty, no musi to przetrwać Kasjan Kaźmierczak. Niewiele pozostało do końca pierwszej rundy, niemniej wyraźnie zamroczony i pod wpływem tych ciosów. Jest taki niepełny dosiad, niemniej naprawdę wystarczy. Jest to pozycja idealna, żeby
zasypywać dalej zranionego Kasjana Kazimierczaka. I ostatnie sekundy pierwszej rundy. Czy zachodzi za plecy? Raczej będzie jeszcze próbował uderzać bardziej niż poddawać. Zamęczać i koniec pierwszej rundy. Mocna runda dla Patryka Martynika, zgodnie z tym, o czym mówiłem wcześniej. Niech nie zmyli was jego zawodowy debiut, bo amatorskie osiągnięcia naprawdę ma spore CV. I wracamy do drugiej rundy. Te przerwy jakby szybciej płyną, gdy tempo tak duże. Przypominamy, przed chwilą Patryk Martynik bardzo mocno zakończył tę pierwszą rundę, powalając ciosami Kasjana Kazimierczaka i tam częstował go kolejnymi ciosami. Także pytanie, na ile ten błędnik się zregenerował u zawodnika Kotwica MMA Team. Miał minutę, także zaraz się przekonamy. Pierwsze uderzenie już wiele powiedzą o próbie obrotówki. I celny prosty. I przechwycona noga. Czy będzie z tego obalenie? Będzie, ale pomaga sobie po siatce Patryk Martynik. Jeszcze nie do końca wstał. Dobrze podchwycił nogi, także nie będzie to. I spycha głowę. To na pewno gdzieś tam utrudni pracę dla Kasjana Kazimierczaka. Świetny powrót na nogi. No tu już kolana, ależ celne uderzenie na korpus. Nie bez powodu właśnie Patryk Martynik atakował cały czas ten korpus. I koniec, świetnie. TKO. Zawodowy debiut Patryka Martynika uważamy za udany. I gratulacje od całego teamu Octagon Team Cieszyn. Szczęśliwy Michał Mankiewicz, trener, z gardłem już prawie nie do zdarcia. Nic się nie stało, krzyczą kibice Kasjana Kazimierczaka. No, który niestety tym razem nie może powiedzieć, żeby wieczór walk był dla niego szczęśliwy. Ale trafił naprawdę na ciężkiego rywala, którego być może niewiele osób mogło jeszcze kojarzyć ze względu na wyłącznie amatorskie starty, ale no, warto obserwować. Karta zawodowa naprawdę, wydaje się, że zawodnicy na początku drogi w dużej mierze, ale akcja nam to wynagradza.